47 lat i pracuję w edukacji bardzo dużo czasu. Co oznacza, że w różnych momentach z różnymi osobami o tej edukacji rozmawiałam i pracowałam. I tak prowadziłam studia podyplomowe liderów oświaty w Kolegium Civitas, które były prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem bardzo dumna z tego, co robiłam w zakresie edukacji. Ukończyłam także Uniwersytet Wrocławski. Więc rozumiem, że nie ma to żadnego jakby znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o skład komisji, w komisji, która wybierała oferentów, byli przedstawiciele, tak jak przed chwileczką powiedziałam, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rady Informatyzacji, Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Posiedzenia komisji odbywały się zgodnie z procedurą. W trakcie posiedzenia komisji, zgodnie z moją wiedzą, ponieważ są to wyjaśnienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, a to Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi ten projekt, nie Ministerstwo Edukacji Narodowej. W trakcie posiedzenia komisji był obecny także koordynator tego projektu, którego obecność jest odnotowana na liście i którego obecność została uprzedzona wprowadzeniem przewodniczącego komisji. Ale żeby sprawa była jasna, jednoznaczna i nie budziła żadnych wątpliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej wszczęło kontrolę w Ośrodku Rozwoju Edukacji, aby wyjaśnić tę sprawę i abyśmy mieli pewność, że wkraczamy w ten projekt z czystą kartą. Tak więc trwa ta kontrola. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziecie Państwo mogli poznać jej wyniki. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstał elektroniczny e-podręcznik. Mam nadzieję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji jest w stanie temu zadaniu sprostać.